Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy o obchodach Dnia Dziecka w Suwałkach. Tutaj naprawdę atrakcji jest moc. Pokażemy Ełczanina roku 2016. Wydaje mi się, że to jednak bardzo wielki zaszczyt. Oraz przypomnimy tragedię we wsi Rogala. Trzy osoby z obrażeniami ciała. Obchody Dnia Dziecka odbyły się w Parku Konstytucji 3 maja w Suwałkach. Na scenie muszli koncertowej odbyły się liczne występy artystyczne. Nie zabrakło placu zabaw z tunelami i basenu z kuleczkami, dmuchawców, animacji, konkursów literackich oraz malowania twarzy. Najmłodsi mogli przejechać się na kucyku, a także jako pasażerowie starym samochodem wokół parku. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek. Życzenia dla dzieci złożył Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Opowiedział również o atrakcjach, które czekały na najmłodszych. Różne gry, zabawy. Tutaj naprawdę atrakcji jest moc. Dzisiaj przygotowanych dla najmłodszych oczywiście można i rywalizować sportowo, i malować jakieś, no są kwestie również związane ze zwierzętami. Na kucyku można pojeździć, a widziałem stonoga taka duża, duże takie zwierzątko pełza po Parku Konstytucji 3 maja i oczywiście teraz będą wydawane za darmo lody, będą pączki. To wszystko, co najmłodszych bardzo interesuje. Aleje Olimpijczyków odsłonięto w Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment na Suwalszczyźnie. To szereg kamiennych płyt z nazwiskami słynnych polskich olimpijczyków. Całość została przygotowana pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Wszystko po to, aby upamiętnić zasłużonych sportowców. Gwiazdę Stanisława Marusarza odsłaniał jego syn Piotr Stanisław Marusarz, natomiast gwiazdę Kamila Stocha jego ojciec Bronisław Stoch. Obaj z wdzięcznością przyjęli taką formę docenienia sportowych osiągnięć ich najbliższych. Pamięć ludzka jest niesłychanie krótka i bardzo szybko przemija. I przypominanie naszemu społeczeństwu o ludziach, którzy przynieśli coś dla naszego kraju, jest rzeczą niesłychanie ważną. Przecież historia sportu to historia Polski. Także my przypominamy naszym młodym ludziom, przypominamy o historii, dlatego uważam, że to jest ważne. Sąd utrzymał wyrok w sprawie tragicznego wypadku pod Sejnami, w którym 5 lat temu zginęły 3 osoby. W miejscowości Pawłówka na prostym odcinku drogi osobowy Hyundai wjechał wtedy w grupkę rowerzystów. W wyniku zderzenia zginęli 6-letni chłopiec, 16-letnia dziewczyna i 44-letni mężczyzna. Za kierownicą samochodu siedział 22-latek z Warszawy. Sąd w Sejnach uznał winę kierowcy, który prowadząc pod wpływem marihuany przekroczył dozwoloną prędkość jadąc 148 km na godzinę i skazał mężczyznę na 8 lat więzienia. Sąd okręgowy w Suwałkach utrzymał wyrok w mocy. Sędzia Marcin Walczuk w uzasadnieniu wyjaśnił, że ustalenia sądu pierwszej instancji były prawidłowe, a wyrok sprawiedliwy. Narkotyki potwierdziły bowiem odpowiednie badania, a świadkowie zeznali, że cykliści jechali prawidłowo i byli oświetleni. Natomiast trawiaste pobocze wykluczało możliwość poruszania się rowerem poza jezdnią. Sąd słusznie przypisał winę oskarżonego w popełnieniu tych dwóch przestępstw. Co do kary, sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 8 lat pozbawienia wolności. Jest to kara surowa, ale w naszej ocenie jest to kara sprawiedliwa, która uwzględnia stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu i nieodwracalne skutki wypadku. Nikt by się nie spodziewał, że w naszej miejscowości może dojść do takiej tragedii, mówią mieszkańcy wsi Rogale w gminie Stare Juchy. W jednym z mieszkań znaleziono kobietę i 2 nastoletnich chłopców z poważnymi obrażeniami głowy. To matka i 2 synów. Cała trójka w krytycznym stanie została przewieziona do szpitali. W sprawie zatrzymany został 60-letni mąż kobiety i ojciec dzieci. W chwili zatrzymania mężczyzna był pijany, trafił do policyjnego aresztu. Informuje Radio 5 Agata Jonik z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. O tym tragicznym zdarzeniu ełccy policjanci zostali poinformowani dziś po godzinie 8. W mieszkaniu w miejscowości Rogale znaleziono nieprzytomną 39-letnią kobietę i jej 2 synów w wieku 11 i 15 lat. W domu zamieszkałem przez 5-osobową rodzinę. Ujawniono 3 osoby z obrażeniami ciała. 2 osoby, czyli mieszkająca tam matka, kobieta 39-letnia, ma poważne obrażenia głowy, jak również jej 11-letni syn.
Drugi syn, 15-letni, ma lżejsze obrażenia ciała, natomiast na chwilę obecną nie ujawniono żadnych obrażeń u najmłodszej córki, 5-letniej. Barbara Skopowska odebrała tytuł Euczenina roku 2016. To zaszczytne wyróżnienie już od kilkudziesięciu lat przyznaje Towarzystwo Miłośników Ełku. Dziś do grona Ełczan Roku dołączyła Barbara Skopowska, wieloletnia prezes Stowarzyszenia Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty Bakałarz w Ełku, która została wybrana spośród czwórki kandydatów. Laureatka jest emerytowanym nauczycielem muzyki. Angażuje się w działania na rzecz aktywizacji ełckich seniorów. Od lat organizuje swoim podopiecznym wyjazdy do sanatorium, oper czy filharmonii. Barbara Skopowska była już nominowana do tytułu Ełczanina Roku. Otrzymała też statuetkę Białej Lilii w kategorii Postawa Godna Naśladowania. Jak mówi Radiu 5, to wielkie wyróżnienie i zachęta do dalszej pracy na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, którego jest prezesem. Wydaje mi się, że to jednak bardzo wielki zaszczyt. Nigdy się nie spodziewałam, że mogę dostąpić takiego honoru. Znajdę się w takiej plejadzie bardzo znanych osób. 2 miliony złotych przyznał Suwalskiemu Szpitalowi Zarząd Województwa Podlaskiego. Pieniądze pozwolą na remont pomieszczeń zwolnionych przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne przy bloku operacyjnym. Dzięki temu trafi tam oddział urologiczny. Dziś w szpitalu Adam Szałanda, dyrektor placówki, podpisał z Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem województwa podlaskiego, oraz Anną Naszkiewicz i Bogdanem Dyjukiem, wicemarszałkami, stosowne umowy w tym zakresie. Jutro ma być ogłoszony przetarg na wykonanie prac, a przeprowadzka chorych z urologii odbędzie się w grudniu. Przestrzeń po przeniesionym oddziale urologicznym pozwoli na prowadzenie kolejnych szpitalnych inwestycji bez konieczności zmniejszania zakresu usług, wyjaśnia Adam Szałanda. To umożliwi realizowanie dalszych inwestycji na terenie szpitala bez ograniczania świadczenia zakresu usług. W tej chwili doszliśmy do takiego poziomu, że nie jesteśmy w stanie modernizować innych oddziałów bez ich zamykania. Na to sobie nie możemy pozwolić. Artur Skowronek będzie trenował piłkarzy suwalskich Wigier. Nowego szkoleniowca przedstawił dziś na konferencji prasowej Dariusz Mazur, prezes klubu. Urodzony w Bytomiu, 35-latek, grał w takich klubach jak Gwarek Tarnowskie Góry, GKS Rozbark, Sząbierki Bytom oraz Ruch Radzionków. W swojej karierze trenował Ruch Radzionków, grającą w ekstraklasie Pogoń Szczecin, Polonię Bytom, Widzew Łódź, GKS Katowice oraz Olimpię Grudziądz. W Suwałkach ma za cel utrzymanie Wigier w pierwszej lidze. Tęskniłem już za ławką, najwyższy czas wracać i jestem głodny pracy i mam nadzieję, że to zaufanie, które dostałem na dzień dobry, bardzo, bardzo duże, je po prostu spłacę swoją codzienną, sumienną pracą i przelanie tego wszystkiego oczywiście na wyniki, które Wigry miały bardzo dobre w tym sezonie. Oczywiście wszyscy są zawiedzeni końcówką, ale wiele radości na pewno piłkarze i sztab dali tutaj kibicom i zbudowali coś fantastycznego. Srebrny jubileusz obchodzi w tym roku diecezja ełcka. W uroczystym nabożeństwie wzięli również udział biskup ełcki, biskupi z Polski, Litwy i Białorusi, księża z terenu diecezji oraz zaproszeni goście. Dzisiaj przypada również 18. rocznica wizyty duszpasterskiej papieża Jana Pawła II w Ełku. To doniosłe wydarzenie uznawane jest za jedno z najważniejszych w 25-letniej historii diecezji. W tym dniu chcemy podziękować Bogu za minione lata, ale również spoglądamy z nadzieją w przyszłość. Z całej diecezji przyjechali kapłani, osoby konsekrowane, wierni, reprezentacje, aby wielbić Boga, Bogu wyrażać wdzięczność, ale także popatrzeć z taką pasją i nadzieją w przyszłość, bo każdy jubileusz to wyrażenie wdzięczności, podziękowanie, ale też popatrzenie z nadzieją w przyszłość. I dlatego też tymi słowami prefacji i świętego Jana Pawła II spod Giewontu, sursum corda, w górę serca. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.